Serdecznie Państwa witam. Dzisiejszy temat jest oparty na liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, 28 werset. Tam mamy takie słowa, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. O Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, świadczył już Jan Chrzciciel. Mówił on takie słowa: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Chrystus, przyszedłszy na ziemię jako człowiek, przez swoją pojednawczą śmierć dokonał wiecznego odkupienia. Świadczy o tym Ewangelia Jana, 1 rozdział, 29 werset oraz Hebrajczyków, 9 rozdział, 12 werset. Jedynie przez doskonałe przebłaganie problem grzechu mógł zostać rozwiązany. I Chrystus sam cierpiał na krzyżu jako ofiara za grzechy zgubionych ludzi, takich zgubionych jak ty. Jeżeli jeszcze nie znasz osobiście Pana Jezusa Chrystusa, jeśli osobiście Pan Jezus Chrystus nie zna ciebie, to jesteś zgubiony w twoich grzechach, masz jeszcze całkowicie nieodrodzoną pozycję. Jeszcze nie narodziłeś się na nowo, jeśli Jezus Chrystus ciebie nie zna osobiście. I teraz, jeżeli wiemy o tym, że Chrystus sam cierpiał na krzyżu jako ofiara za grzechy zgubionych ludzi, to robił to po to, aby mogli być uratowani. I tutaj Izajasza, 53 rozdział, 5 werset jest warta wspomnienia. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. To będzie Izajasza, 53 rozdział, 5 werset. Wielu ludzi próbowało już osiągnąć zbawienie innymi drogami, przez własną dobrą pracę, albo przez dobre uczynki, albo przez przekupstwo próbowali je kupić. Jednakże nadaremnie się ci ludzie trudzili, myśląc, że dobrymi uczynkami zasłużą na przyjęcie przez Boga. No to jest całkowicie pomylona droga. Do Pana Jezusa można przyjść jedynie w sposób wyznaczony przez samego Boga. Przez Jezusa Chrystusa, który mówił o sobie: ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Kto w Niego wierzy i osobiście przyjmuje Jego zastępczą ofiarę, tego cała wina zostaje przebaczona. To widzimy m.in. w Izajasza, 64 rozdział, 5 werset. To jest: i wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wicher. Albo wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o twoich drogach pamiętają. Oto ty gniewałeś się, bo grzeszyliśmy przeciwko tobie od dawna w grzechach i w odstępstwie. I Jana 14,6, to już przed chwilą przytaczane było, że Jezus powiedział: ja jestem droga i prawda i życie. Czyli 14,6. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. I jeszcze mamy Efezjan, 1 rozdział, 7 werset. Efezjan 1,7. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechu według bogactwa łaski Jego. I kolejne miejsce, Efezjan 2,8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Czyli jednoznacznie widzimy, że zbawienia nie da się zarobić. Dlatego konieczne jest, abyś zrzucił swój ciężar grzechów na Pana Jezusa, na Niego. Gdyż jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od każdej nieprawości. Pierwszy list Jana,
pierwszy rozdział, 9 werset. I tutaj ważne jest, żebyś wiedział, że musisz zaufać Bogu, gdyż On nigdy nie kłamie. Musimy zaufać Bogu, gdyż On nigdy nie kłamie. Pełnię swej miłości Bóg okazał, dając swojego jedynego Syna jako ofiarę przebłagalną. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Tak mówi drugi list Piotra 3:9. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, 9 werset. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Czyli jednoznacznie mamy świadectwo Słowa Bożego. Dziś jest na to odpowiedni czas, abyś uznał się przed Bogiem jako grzesznik, abyś upamiętał się przed Bogiem jako grzesznik. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Więc zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.